Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dzisiejszego wieczoru w naszym programie będzie uczestniczył pan mecenas Lech Obara, Stowarzyszenie Patria Nostra. Witam, Szczęść Boże, panie mecenasie. Szczęść Boże, witam. Panie mecenasie, na początek naszej rozmowy zatrzymamy się na chwilę przy dzisiejszym wydarzeniu, jakie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, mianowicie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej został powołany zespół do opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju. Panie mecenasie, czy w związku z tym jesteśmy bliżej do wprowadzenia tej instytucji do polskiego wymiaru sprawiedliwości? Ja wręcz uważam, że jest to wprowadzenie tej instytucji, jest jakby jedno z ostatnich desek ratunku dla wymiaru sprawiedliwości. Mogę to uzasadnić krótko. Otóż sądy są dzisiaj wielkimi worami pęczniejącymi od spraw dużych i małych spraw. Jeżeli w 2002 roku wpływało do sądów 8 milionów spraw, to już w 2020 20 milionów spraw. To jest ogromny wzrost. Z tego 19 milionów są to sprawy w sądach rejonowych, a więc z natury sprawy drobne, drobne sprawy. Jeżeli jeszcze w 17 roku na sędziego przypadało sądu rejonowego 1000 spraw, dzisiaj jest 3000 spraw. Jest to sytuacja, która wymaga natychmiastowego odciążenia, bo tak to rozumie, wymiaru sprawiedliwości, odciążenia sądów, tymi wszystkimi sprawami, którymi mogłyby się zajmować inne, że tak powiem, instytucje. Między innymi dyskutujemy od lat nad instytucją sędziów pokoju. Powiedzmy sobie, Polska ma ogromną tradycję już w Księstwie Warszawskim 1807, w Królestwie Polskim 1815, w II Rzeczpospolitej, czyli przed II wojną światową, instytucja ta funkcjonowała, nie mówiąc o tym, że funkcjonuje od setek lat już w Wielkiej Brytanii, a także doskonale funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, RPA. Zresztą Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opracował na 140 stronach dane dotyczące, wskazujące, że niemalże w każdym z krajów tych europejskich istnieje w mniejszym, większym zakresie sprawy, które rozpatrują nie sędziowie zawodowi, lecz różnie nazwani sędziowie pokoju. Panie mecenasie, więc może nasi widzowie nie mają takiego wyobrażenia właśnie na czym, czym jest sędzia pokoju. Natomiast myślę, że może naszych widzów naprowadzić określenie kolegia do spraw wykroczeń. Czy to jest dobry kierunek? Dobry kierunek. Między innymi przez to, że starano się wykonać, że tak powiem, ściśle zalecenie artykułu 175 Konstytucji, który mówi, że wymiar sprawiedliwości sprawowany jest przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W związku z tym sprawy drobne, a to były jednak sprawy drobne, jak pamiętamy, odebrano z kolegiów, a więc zlikwidowano i przeniesiono te miliony spraw do sądu po to, żeby wykonać tego rodzaju zalecenie. I w ten sposób, a o co chodzi? To są osoby, które mogą być sędziami pokoju, tak jak się przewiduje, a różnie w różnych krajach jest. Są to osoby, które niekoniecznie nawet muszą mieć wykształcenie prawnicze, lecz cieszą się zaufaniem w określonym środowisku. Są to częstokroć liderzy danego środowiska, a znamy takich w różnych środowiskach osoby, które jeżeli nie realizują się poprzez funkcje ławnicze, to w inny sposób po prostu stają się autorytetami dla określonej grupy osób i one właśnie by były sędziami pokoju, które te drobne sprawy, sprawy, które sąsiedzkie, sprawy drobne i cywilne, i karne, ale drobne, mogliby rozstrzygać, a więc na czymś w rodzaju rozprawy. Czyli panie mecenasie, powiedzmy od razu, odwołanie poszłoby do wymiaru, że tak powiem, do sądów zawodowych, do sędziów zawodowych, a więc do sądów powszechnych. Czyli na przykład kradzież roweru, sąsiad ukradnie sąsiadowi rower i ta sprawa już na początku przynajmniej nie będzie rozstrzygana właśnie w sądzie, tylko na takim u sędziego pokoju. Pokoju. Ja znam sprawy i nawet i u nas się znalazły, gdzie szczekanie psa
który zakłóca spokój sąsiadowi, może być przedmiotem wielu lat posiedzeń, a więc zaangażowania sędziów różnych instancji, oczywiście urzędników, sekretariatów, referendarzy, asystentów. A to jest taka drobna sprawa, które są emocje, natomiast nie zasługuje ta sprawa, powiedzmy sobie szczerze, na to, żeby tyle osób było, zajmowało się z tym. Tym bardziej, że my mamy sędziów i tak najwięcej w całej Europie. Ponieważ na 100 tysięcy mieszkańców jest 26 sędziów. W Niemczech 24, które to Niemcy mają inną strukturę podporządkowania wynikającą z podziału administracyjnego. Tam jest więcej, że tak powiem, instancji. I Francuzi 10. A Anglicy, gdzie funkcjonuje właśnie rozbudowany wymiar sprawiedliwości sprawowany również przez sędziów pokoju, różnie nazywanych, jest tylko 3 na 100 tysięcy mieszkańców. A więc to jest wskazówka i dla nas. Wskazówka i dla nas. Odciążyć sądy, powierzyć również społeczeństwo wykonywanie wymiaru sprawiedliwości, chociażby jako rekompensatę za to, że przed kilku laty zostało zniesione aktywny udział obywateli w charakterze ławników w wymiarze sprawiedliwości. 90% ławników zostało zlikwidowanych. To chociaż niech się pojawi w wymiarze sprawiedliwości, chociaż się społeczeństwo, czyli obywatele, poprzez funkcję sędziego pokoju. Tak, to też ławnicy to jest właśnie obecność czynnika społecznego na rozprawie i też taka kontrola poniekąd demokratyczna, o ile to tak można powiedzieć, nad wymiarem sprawiedliwości, bo w tej chwili tego wymiaru sprawiedliwości nikt w żaden sposób tak naprawdę nie kontroluje. A przecież to naród sprawuje nad tymi trzema władzami kontrolę. I jaki sposób ma kontrolować, jeżeli wyeliminowaliśmy ławników na tą trzecią władzę, jak jest wymiar sprawiedliwości. I to jest jakaś szansa na poprawę tutaj sytuacji. A pana zdaniem, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, o której się nie mówi. Otóż to będzie, zmiana ta będzie wymagała zmiany konstytucji. Ponieważ ten artykuł 175, o którym mówimy, który mówi, kto sprawuje wymiar sprawiedliwości, o którym wspomniałem, wymaga zmiany konstytucji, a więc 2/3 w obecności 50%. A więc tu musi być to wtedy zgoda ponadpartyjna. Nie mówiąc o Senacie, który bezwzględną większością również musi to zaakceptować. A więc my mówimy, chcemy uczynić, ale to jest jedna z tych wielkich zmian, które będzie wymagała jednak zebrania i również zwolenników w opozycji. No niestety to może być problem. Niestety może być problem z wprowadzeniem tej ważnej zmiany do naszego wymiaru sprawiedliwości. A pana zdaniem ci sędziowie pokoju powinni pochodzić z wyborów powszechnych, tak aby go... Chodzi o to, czy na przykład sędzia pokoju byłby wybierany podobnie jak na przykład radny albo burmistrz w wyborach powszechnych, czy z nominacji? Jak najbardziej. Ja uważam, że oczywiście już nie musi być, że tak powiem, mianowany przez prezydenta. Bo w krajach, które analizowałem przepisy, to raczej wystarczy, jeśli mianowany będzie poprzez ministra sprawiedliwości. Zresztą w Niemczech minister sprawiedliwości również i sędziów zawodowych, że tak powiem, powołuje. Natomiast na pewno powinien być, jego powaga powinna być potwierdzona w wyborach, które odbywają się i w których uczestniczy społeczeństwo, a więc w wyborach, w których samorządu. A więc tutaj określona grupa osób, która uczestniczy, również musiałaby odpowiedzieć na pytanie, czy ta osoba, czy inna osoba może pełnić tą zaszczytną funkcję sędziego pokoju. Panie mecenasie, jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy sprawie, o której mówiliśmy, kiedy ostatnio pan był w naszym programie, mianowicie sprawa skargi nadzwyczajnej. Udało się przedłużyć obowiązywanie tejże skargi, możliwość składania wniosków do Sądu Najwyższego jako taką skargę nadzwyczajną. Panie mecenasie, to jest dobre rozwiązanie, ale
co trzeba zrobić, żeby ta skarga rzeczywiście działała, no bo ona no, nie działała tak, jak powinna funkcjonować. Przypomnijmy, biliśmy na alarm, ponieważ okazało się, że do 3 kwietnia pozostałoby tysiące nierozpatrzonych wniosków, albo rozpatrzonych, ale już bardzo pobieżnie, ponieważ istniał jakby opór przed przedłużeniem dalej funkcjonowania tych możliwości wnoszenia skarg do spraw sprzed 20 lat. A przecież tam jest, miało być naprawiany wymiar sprawiedliwości poprzez te krzywdzące, niesprawiedliwe wyroki. Udało nam się 2 lata, ale my chcemy te 2 lata wykorzystać na co? Na to, by projekt nas opracowany przez osoby z tytułami profesorskimi, ten projekt został wprowadzony w życie, by nie powtórzyły się te błędy, o których powiedzmy sobie towarzyszyły te kilka lat funkcjonowania skargi. Kiedy ogromne 16 tysięcy skarg wpływało do 2, że tak powiem, instytucji uprawnionych, prokuratora generalnego i rzecznika. Rzecznik bojkotował i niewielką liczbę skarg wniósł, pozostało nierozpatrzonych. Prokurator wnosił, ale powiedzmy, to nie były jakby czymś, co można się chwalić. Bo jeżeli przez kilka lat przy tych tysiącach skarg wniesiono około 200, rzecznik to 30, że tak powiem, to są znikome. Z czego wynikające? Ponieważ nikt nie spodziewał się takiego napływu. I teraz my proponujemy w ustawie, żeby podobnie jak kasacje, a przy czym skarga nadzwyczajna jest czymś więcej, bo ponieważ dotyczy właśnie tej najbardziej sfery, która się pojawia, ta niesprawiedliwość, postępowanie dowodowe i inne, by te sprawy na zasadzie takiej każdy obywatel mógł zwrócić się do prokuratora czy rzecznika, a tam, że tak powiem, istnieją określone niemożności załatwienia tak wielkiej ilości, lecz sam do Sądu Najwyższego, ale reprezentowany przez profesjonalnego prawnika, który by już dla sądu przygotowywał, że tak powiem, materiał, który sędzia mógłby zbadać. Bo dzisiaj przecież nie są w stanie zbadać napisany przez nieprofesjonalistę wniosek o skargę, który mówi się o krzywdzie, o niesprawiedliwości. Natomiast nie mówi się o dowodach w aktach. A przecież każda sprawa rzetelnie wyjaśniona to zbadanie od kilku do kilkudziesięciu tomów akt. I tutaj ta droga by była prostsza. Oczywiście byłby przedsąd, żeby sąd najwyższy też nie został, że tak powiem, zarzucony wielką ilością. I ten przedsąd, czyli sędzia już, będzie badał, czy dana wniosek stanowi podstawę do rozpatrzenia jako skargę nadzwyczajną. Kasacje co czwarta, co piąta jest przyjmowana. Jeżeli to się stanie ze skargami nadzwyczajnymi, nawet co dziesiąta, to nie będzie co setna, jak to dzisiaj ma miejsce. W związku z tym wierzę, że te 2 lata będziemy dalej walczyć o to, by uczynić ze skargi narzędzie naprawy wymiaru sprawiedliwości, naprawy błędów, krzywd, natomiast by miało to realne szanse powodzenia. Bo dzisiaj jest to, tak powiedzmy sobie, coś, co istnieje, ale nie jest realizowane w praktyce. Panie mecenasie, świadczą konkretne liczby. Panie mecenasie, przejdźmy teraz do tematów, którymi Stowarzyszenie Nostra Patria zajmuje się od dawna. Otóż chodzi o kłamliwe określenia, które pojawiają się w zagranicznych mediach typu polskie obozy śmierci. Niedawno w tej sprawie wypowiedział się rzecznik generalny CUE. Czy może pan nam przybliżyć, czego ta sprawa dotyczyła? Powiem tak. Otóż najkrócej rzecz biorąc, jesteśmy w sytuacji, w której niemiecki wymiar sprawiedliwości nie wykonuje przepisów prawa europejskiego, twardych przepisów. Pierwsze to była sprawa dotycząca Karola Tendery, gdzie wyrok sądu apelacyjnego nie został wykonany. W związku z tym
jakakolwiek sprawa by trafiła dotycząca kłamstwa historycznego, bo to może być również inne kłamstwa, na przykład kłamstwa w wyroku dotyczące naszej matki, naszej ojcowej, gdzie Armia Krajowa została przedstawiona jako organizacja antysemicka. I żaden wyrok polski w takiej sprawie nie będzie wykonany. I teraz, teraz kolejna sprawa. Otóż pojawiło się pytanie prejudycjalne w sprawie, kolejnych sprawach, jakie wytaczaliśmy niemieckim mediom, a więc Mittelbayerische Zeitung, bawarskie media, wnieśliśmy pozew, dalej Radio B5 bawarskie, i w tych dwóch sprawach chcieliśmy kontynuować nasze działanie. Okazuje się, że niemiecka wersja, cały czas przedstawiana interpretacji prawa europejskiego, została w jakiś sposób na poważnie potraktowana, gdzie wcześniej były oddalane te pozwy, i zwrócono się z pytaniem prejudycjalnym, tak zwanym osławionym pytaniem prejudycjalnym, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. I teraz o co chodziło? Chodziło o to, żeby nam odebrać w tych sprawach już nie tylko wykonalność wyroku, ale odebrać sądy. A więc, że te sądy miały być właściwe, sąd, że tak powiem, w Berlinie, czyli w miejscu, gdzie jest siedziba strony obrażającej. Mimo że prawo europejskie akuratnie, orzecznictwem, ale nawet twardymi przepisami, mówi, że w sprawach zniesławienia, a więc naruszenie dóbr osobistych uczynionych poprzez internet, a więc ktoś, kto się zapoznał za pośrednictwem internetu, tak jak pan Karol Tendera z określonym obelżywym słowem, że to jest miejsce, jego miejsce, a więc Centrum Spraw Życiowych Osoby Obrażanej. I chcą nam to odebrać. Na szczęście myśmy wystąpili przeciw tej interpretacji niemieckiej. Zasmuciło nas, że Komisja Europejska stanęła po stronie interpretacji prawników niemieckich, mówiąc, że być może nie w Polsce, ale właściwy powinien być w tej konkretnej sprawie sąd siedziby tego, który nas obrażał, czyli niemiecki konkretnie. I sprawa ta będzie przedmiotem orzeczenia TSUE, a więc Trybunału Luksemburskiego. Ale wcześniej zajął stanowisko rzecznik generalny. Jego opinia przeważnie jest podzielana. I tu, że tak powiem, umył ręce, bo powiedział, że jednak sąd polski niech rozstrzygnie, czy tutaj byłby on najbardziej właściwy, pokazując różnego rodzaju punkty widzenia. I w związku z tym jakby przeniósł odpowiedzialność na sędziego, tego, który zadał pytanie prejudycjalne, i będziemy walczyć o to, żeby temu sędziemu przekazać argumenty, które wskazują, że nie ma podstaw do zmiany europejskiego prawa, że właściwy jest sąd, Centrum Spraw Życiowych, czyli zamieszkania osoby obrażanej. Tutaj konkretnie więźnia obozu Auschwitz, przewodniczącego Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych, pana Stanisława Zalewskiego. Bo on jest tutaj powodem. Mimo że nie dotyczy to sprawy akurat w którym obozu, w którym przebywał, Treblinki lub Sobiboru, to jednak walczy o to, że z tym kłamliwym określeniem Treblinka, Sobibór, Bełżec, są to polskie obozy zagłady i absolutnie, albo śmierci. Absolutnie tu będziemy walczyć, żeby sprawy te zostały w polskich sądach w oparciu o polskie prawo wykonywane, orzekane. Natomiast wykonanie to musimy sprawę pana Karola Tendery jeszcze raz świętej pamięci, ale jeszcze raz podnieść, i prosiliśmy premiera właśnie, by się zwrócił do premier, by się zwrócił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargą na niemiecki wymiar sprawiedliwości, którego przykładem jest orzeczenie Sądu Najwyższego w Karlsruhe, odmawiającego prawo pana Karola Tendery do zmuszenia największej niemieckiej telewizji do przeproszenia go za określenie polski obóz zagłady. Panie mecenasie, miejmy nadzieję, że uda się wywalczyć te sprawy przed sądami europejskimi, bo rzeczywiście one są istotne dla polskiego państwa, dla naszej pamięci i tożsamości narodowej i przede wszystkim dobrego imienia Polski i Polaków. Panie mecenasie, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za tę rozmowę. Naszym gościem dzisiaj w polskim punkcie widzenia był pan mecenas Lech Obara, Stowarzyszenie Nostra Patria. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszam jutro o godzinie 21.40. Jak zwykle początek programu. Teraz pozostaje mi tylko życzyć Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.